Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj krótkie wprowadzenie, krótkie praktyczne wprowadzenie, jak uczestniczyć we mszy świętej. Spojrzymy sobie na poszczególne elementy mszy świętej, pokażę, kiedy który element jest i wyjaśnię, jak należy w danym momencie we mszy świętej uczestniczyć. Zapraszam. Widzimy właśnie ministrantów wchodzących na mszę śpiewaną, uroczystą mszę świętą odprawianą w naszej kaplicy pod wezwaniem świętej rodziny w Józefowie, naszej szkolnej kaplicy. Jak wspomniałem, jest to msza święta śpiewana, dlatego na ołtarzu płonie 6 świec. Gdyby była to msza cicha, płonęłyby tylko 2. Po lewej stronie pokażę krótki schemat mszy świętej, który będzie nam wyjaśniał, w którym właśnie jesteśmy w momencie. Jak widzimy, podzieliłem mszę świętą na 3 zasadnicze elementy: msza katechumenów, msza wiernych i zakończenie. Każda z tych 3 części podzielona jest znowu na 3 punkty plus 1 dodatkowy kazanie. Będę podświetlał na czerwono ten moment, w którym właśnie jesteśmy. Ministrant właśnie przed chwilą odniósł bilet na krycie głowy kapłana, który symbolizuje jego nauczycielską władzę, dlatego też będzie on założony z powrotem na kazanie. Teraz, jak widzimy, ceremoniarz klęczy przed stopniami ołtarza, kapłan obok niego stoi i odmawia właśnie modlitwy wstępne, są to modlitwy u stopni ołtarza, tak zwane modlitwy u stopni ołtarza. O co w nich chodzi? Kapłan, przystępując do ołtarza Bożego, lęka się ze względu na świętość tego, co się będzie działo, tak po prostu podejść sobie do niego. Najpierw pragnie wyznać swoje winy, upokorzyć się przed Panem Bogiem, prosić go też o wybaczenie, podobnie ministrant, który w imieniu ludu właśnie o wybaczenie prosi. Wierni oczywiście w tym momencie również powinni łączyć się duchowo właśnie z tym aktem upokorzenia się, z tym aktem żalu za nasze grzechy, po to, żebyśmy mogli, przystępując do ołtarza, do mszy świętej, abyśmy przygotowując się do tego uczestnictwa, mogli przystąpić z czystym sercem. Przewijam tutaj fragment i już widzimy kapłana wstępującego po stopniach ołtarza. Z racji, że jest to msza uroczysta, będzie teraz okradzenie ołtarza. Widzimy, kapłan całuje ołtarz, oddaje cześć wobec tego świętego miejsca, na którym zostanie złożona ofiara. Ministranci podchodzą, aby zasypać kadzidło i za chwilę nastąpi okradzenie ołtarza. To okradzenie pokazuje, jakim szacunkiem Kościół Święty darzy to miejsce, na którym za chwilę zostanie złożona Najświętsza Ofiara. I my w tym czasie powinniśmy, jednocząc się z tym, co robi Kościół, oddać cześć wobec tych świętych miejsc, prosić też, nawiązując do tej modlitwy, którą kapłan odmawia przy drugim okradzeniu, powinniśmy prosić, aby też nasza modlitwa wzniosła się niczym to kadzidło przed Boży Majestat. Przewinę tutaj ten fragment okradzenia. Okradzenie, jak już zapowiedziałem, właśnie się kończy. Został okradzony na zakończenie również kapłan. Teraz kapłan rozpoczyna mszę świętą od właściwych tych słów, powiedzmy zmiennych słów, które rozpoczynają mszę świętą, czyli antyfona na wejście, introitus. Tutaj, jeśli już posiadamy mszalik, możemy w tym mszaliku, znalazłszy ten dzień, tą mszę świętą, możemy odczytać, co kapłan odmawia, jaka to jest modlitwa, która rozpoczyna tą mszę świętą. Po antyfonie na wejście kapłan odmawia Kyrie eleison, które też było już wcześniej śpiewane w trakcie okadzenia przez lud na mszy świętej śpiewanej.
o co chodzi? Kyrie eleison, zmiłuj się, Panie, wezwanie tej Bożej litości. Znowu przed rozpoczęciem mszy świętej pragniemy, czy na samym początku mszy świętej pragniemy prosić Pana Jezusa o miłosierdzie nad nami. Następnie śpiew Gloria, rozpoczęty przez kapłana, śpiewany dalej przez wszystkich obecnych na mszy świętej śpiewanej. Gloria jest tą niezwykle radosną pieśnią, to jest śpiew, który ma wyrazić, po co się tutaj zebraliśmy, dla Bożej chwały, aby głosić tą Bożą chwałę. W czasie śpiewu Gloria kapłan zwykle siada. Jak widzimy, tu już przewinąłem ten fragment, kapłan wraca w tej chwili do ołtarza. Po ponownym pocałowaniu ołtarza kapłan przystępuje do mszału i po zwróceniu się do wiernych wezwaniem ich słowami Dominus vobiscum Pana z wami, kapłan wzywa do modlitwy słowami Oremus i odmawia modlitwę z dnia, która jest już częścią zmienną mszy świętej, to znaczy w każdej mszy świętej jest to inna modlitwa, którą można znaleźć w mszaliku. O mszaliku, czy nauka obsługi mszalika, to już jest temat na osobny materiał. Można co do zasady bardzo dobrze uczestniczyć we mszy świętej, naprawdę na sposób pełny, bez używania mszalika, choć może być on jak najbardziej pomocny. Kapłan kończy właśnie modlitwę. Po modlitwie następuje śpiew lekcji. Czyli mamy tutaj już kolejny punkt. Przechodzimy do drugiego punktu w naszym schemacie. Lekcja i Ewangelia są śpiewane po łacinie. Jeśli chodzi o używanie łaciny, to zachęcam do obejrzenia osobnego materiału na jej temat. W każdym razie wyraża ona tajemniczość, doniosłość, niecodzienność tego, co się tutaj dzieje. Na mszy uroczystej będzie później przed kazaniem odczytana również lekcja i Ewangelia w języku polskim. Teraz jest kapłan w trakcie czytania lekcji, zaraz przewinę do Ewangelii. Widzimy formującą się procesję do Ewangelii. Ministranci podchodzą z kadzidłem, będzie zasypanie kadzidła. Kapłan wsypuje kadzidło na rozżarzone węgielki, błogosławi to kadzidło. Ewangeliarz będzie pookadzony przed śpiewem Ewangelii. Widzimy akolitów, którzy przychodzą, niosąc świece. Formuje się właśnie procesja do Ewangelii. Kapłan modli się na środku przed ołtarzem, nisko pochylony. Ceremoniarz przenosi mszał na drugą stronę i Ewangelia zostanie odczytana symbolicznie w kierunku północnym, co ma symbolizować apostolski wymiar Kościoła, który pragnie, aby Ewangelia dotarła do wszystkich, a ta północ, to w odniesieniu po prostu do kolejności ewangelizowania, to znaczy północ bardzo długo pozostawała pogańska, stąd pozostaje ona tutaj w liturgii niejako symbolem tego, co jeszcze zostało do zewangelizowania. Po okadzeniu, po odśpiewaniu Ewangelii kapłan przechodzi do pulpitu, jeśli jest, to wchodzi na ambonę i tam głosi kazanie, wcześniej odczytawszy też lekcję Ewangelię w języku polskim. My sobie to przeskoczymy i wrócimy za chwilę do momentu, w którym już kapłan wraca po kazaniu i zaczyna śpiewać kredo. Na tym nagraniu credo nie zobaczymy, gdyż jest to nagranie z mszy świętej z okazji święta trzeciej klasy i liturgicznie w takie dni credo nie jest odśpiewywane, dlatego jak widzimy kapłan całuje od razu ołtarz, obraca się, śpiewa Dominus vobiscum, następnie wzywa wiernych do modlitwy słowami Oremus i odmawia antyfonę na ofiarowanie, która rozpoczyna drugą, dużą część mszy świętej, czyli mszę wiernych od ofiarowania właśnie. Kapłan odsłania kielich, zdejmuje welon z
kielicha, co wskazuje na rozpoczęcie tej zasadniczej ofiarnej części mszy świętej. W ogóle całe ofiarowanie jest to duża część mszy świętej, która ma bardzo dobitnie pokazać, że mamy tutaj do czynienia z prawdziwą ofiarą. Kapłan najpierw hostię podnosząc ją ofiaruje Panu Bogu, przeznacza na ten cel ofiarny, poświęca Panu Bogu, wyjmuje ją z tego codziennego użytku, przeznaczając ją tylko i wyłącznie na to, żeby Panu Bogu ją oddać. Jak widzimy, ministranci podchodzą z winą, z winem i wodą. Kapłan wlewa wino i odrobinę wody do kielicha. Odrobina wody symbolizuje ludzką naturę Chrystusa, wino symbolizuje boską naturę Chrystusa. Pan nasz Jezus Chrystus jako prawdziwy Bóg człowiek, tutaj symbolicznie jest to zaznaczone. Jest to również nawiązanie do tego, że Pan Jezus, gdy sam konsekrował po raz pierwszy w wieczerniku, to również używał wina zmieszanego z wodą, co po prostu było wtedy zupełnie powszechnie praktykowane. Kapłan unosi teraz kielich i podobnie jak przed chwilą chleb, poświęca to wino Panu Bogu. Ono zostaje wyjęte spod tego codziennego użytkowania i przeznaczone już na rzecz świętą, po to, aby Panu Bogu je oddać, no tutaj w tym konkretnym celu dokonania konsekracji, przeistoczenia. Widzimy, że w trakcie ofiarowania również jest okadzenie. Ministranci podchodzą z kadzidłem i będzie ponowne okadzenie ołtarza, również okadzenie darów ofiarnych. Co my powinniśmy robić w trakcie ofiarowania? Oczywiście właśnie ofiarować Panu Jezusowi razem z kapłanem, który poświęca teraz tą hostię i to wino na ten ofiarny cel. My powinniśmy Panu Jezusowi ofiarować całe nasze życie, ofiarować wszystkie nasze cierpienia, ofiarować nasze radości, ofiarować nasze rodziny, wszystko Panu Jezusowi oddawać, Jemu to wszystko poświęcać. W trakcie okazania po raz kolejny jest to okazja do tego, żeby Pana Boga uwielbić, żeby podkreślić, że wszystko jest tutaj dla Niego, że pragniemy, żeby nasza modlitwa, jak to kadzidło, wstąpiła przed Jego oblicz. Po tym drugim okazaniu w trakcie ofiarowania zostaną okazani oprócz kapłana i ministrantów również wszyscy wierni, cały zebrany Kościół, który cały jest mistycznym ciałem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak widzimy, w ogóle cała msza święta trydecka pełna jest szacunku. Szacunku dla Pana Boga, dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego przede wszystkim w Najświętszym Sakramencie, ale obecnego również w duszach swoich wiernych. Stąd to okadzenie. Ministranci teraz podeszli, widzimy, do kapłana i tam mamy lawabo. Kapłan obmywa palce po okadzeniu, co ma zupełnie praktyczne znaczenie, ale oczywiście symbolicznie również kapłan odmawia modlitwę w trakcie tego obmycia, w trakcie której prosi o oczyszczenie ze swoich grzechów. Stąd też nazwa, to znaczy ta modlitwa rozpoczyna się od słów lawabo, właśnie obmyj mnie Panie. Widzimy, ministrant okaza w tej chwili innych ministrantów, którzy są poza kadrem. Kapłan wzywa wiernych do modlitwy, tam ceremoniarz mu będzie odpowiadał. Ministranci, akolici podchodzą do ołtarza, co już oznacza, że zbliża się ta najważniejsza część mszy świętej, że powoli zbliżamy się do kanonu, ale zanim się on rozpocznie, będzie prefacja. Prefacja jest uroczystym wstępem do kanonu. Nie jest ona jeszcze zasadniczą częścią kanonu, pomimo tego, że jak widzimy na naszym schemacie przeskoczyło to już na kanon. Jest to część, która nie jest jeszcze wliczana do samego kanonu, ale ma ona go uroczyście wprowadzić. Zakończy się ona śpiewem Sanctus, trzykrotnie powtórzonym święty, 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 w trakcie czego wejdą ministranci niosący dodatkowe świece. Te słowa Sanctus, to wezwanie wzięte jest z księgi proroka Izajasza, który mając swoją wizję, słynną wizję w świątyni Pana Boga, w świątyni widzi właśnie serafinów, którzy wołają trzykroć święty, 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 święty w obliczu Pana Boga. I teraz
gdy zbliża się ten najważniejszy moment, gdy Pan Bóg ma stąpić na nasz ołtarz, aby ponowić swoją ofiarę. Kościół Święty powtarza ten śpiew, ci ministranci wnoszą dodatkowe świece, co ma podkreślić tą wyjątkowość tego momentu, szczególny charakter, największą uroczystość, można powiedzieć, tego momentu mszy świętej. Widzimy, że wszystko zbliża się już do przeistoczenia, dlatego też w kościele zapadnie cisza, która będzie przerwana tylko dzwonkami ministrantów. Widzimy ten najważniejszy moment spowity w zupełnej ciszy, co ma nas skłonić do tego wejścia w nasze serca, skupienia się, powitania w naszych sercach Pana Boga. To, co najważniejsze, jest już jakby niewyrażalne, nie da się tego wypowiedzieć. Ta tajemniczość, wielkość tego, że oto Pan nasz Jezus Chrystus ukrywa się dla nas pod postacią chleba i wina. Rozdzielenie tych postaci, chleb i wino, symbolizuje rozdzielenie ciała i krwi Pana Jezusa w Jego męce krzyżowej. Wobec tej wielkiej tajemnicy Kościół spowity jest w tej wielkiej, wielkiej ciszy, w wielkim szacunku, w modlitwie, w kontemplacji. Wtedy oczywiście należy adorować Pana Jezusa, uwielbiać Go, dziękować Mu za to, że On dla nas przychodzi i prosić Go o to, żebyśmy my dobrze mogli Go w Komunii Świętej przyjąć. Widzimy teraz kanon, który trwa dalej, on jest cały w ciszy. Teraz akurat kapłan odmawia memento, wspomnienie za zmarłych, wspomina zmarłych, których chce szczególnie w tej mszy świętej wspomnieć. Per omnia saecula saeculorum, przez wszystkie wieki wieków, i lud odpowiada amen. Ewentualnie w cichej mszy świętej sam ministrant odpowiada amen. Jest to potwierdzenie całego Kościoła tego, co się teraz wydarzyło w trakcie kanonu. Jest to pierwszy raz, kiedy po tej ciszy kanonu wszyscy wierni na mszy śpiewanej lub reprezentowani przez ministranta na mszy cichej odpowiadają. Teraz kapłan śpiewa modlitwę pańską, Ojcze nasz, od razu po kanonie. To jest ten piękny, doniosły moment, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus jest, stąpił na nasz ołtarz i my wtedy odmawiamy właśnie tą modlitwę, której On nauczył apostołów. Właśnie w tym momencie, kiedy oni Go zapytali, Panie, jak mamy się modlić? I teraz ta scena, Pan Jezus mówi wtedy, tak właśnie macie się modlić. Gdy On do nas przychodzi, my właśnie modlimy się tymi słowami, które On sam chciał, abyśmy odmawiali. Jak widzieliśmy i słyszeliśmy, rozpoczyna się śpiew Agnus Dei, Baranku Boży. Rozpoczyna się w ten sposób obrzęd przygotowania do Komunii Świętej, dlatego też już zmieniłem punkt na kolejny, na Komunię Świętą, pomimo tego, że ona jeszcze się nie rozpoczęła. Oczywiście ten schemat jest wielkim uproszczeniem, który widzimy cały czas po lewej stronie i bardzo uogólnia on, jakby przeskakując może czasami w momentach, które przygotowują coś, a nie jeszcze są już tym, jak w przypadku właśnie tutaj Komunii Świętej. Agnus Dei, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Wzywamy Pana Jezusa, żeby On miał miłosierdzie nad nami. Teraz, gdy za parę chwil mamy Go przyjąć właśnie w Komunii Świętej, najpierw następuje komunia kapłana pod obiema postaciami. W tym to się właśnie dzieje w momencie. Później jest otwarcie tabernakulum, to przewinę do tego momentu.
jak widzimy, ministranci po raz kolejny odmawiają konfitor, pochyleni, wyznają swoje winy. Tutaj też w imieniu całego Kościoła, wszystkich wiernych, proszą o przebaczenie jeszcze w tym ostatnim momencie, tuż przed samą Komunią Świętą. Widzimy teraz kapłana, który obraca się, pokazuje Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, wypowiadając słowa: oto Baranek Boży, ecce Agnus Dei, ecce Pitolit Peccata Mundi, oto Baranek Boży, oto który kładzi grzechy świata. Cały Kościół trzykrotnie odpowiada: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. I następuje oczywiście Komunia Święta. Oczywiście na mszy trydenckiej przyjmujemy Komunię Świętą tylko i wyłącznie na klęczącą i do ust. Jest to forma, która odpowiednio wyraża szacunek wobec Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jest to forma, która jest wystarczająco odświętna, wystarczająco uroczysta, która dobitnie pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z samym Panem Bogiem. Jesteśmy już po Komunii Świętej. Kapłan sam puryfikuje kielich. Oczywiście w mszy trydenckiej nikt poza kapłanem nie dotyka w ogóle naczyń liturgicznych, co ma pokazać również wyjątkowość tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, że to ci, którzy zostali w sposób szczególny poświęceni właśnie dla ołtarza, to oni mogą się do niego zbliżać i dotykać tych rzeczy, które są najbliżej Najświętszego Sakramentu. Wszystko w służbie czci wobec Pana Jezusa. Teraz widzimy, kapłan podchodzi i właśnie odczytuje te modlitwy po Komunii Świętej, a najpierw antyfonę na Komunię Świętą, później po wezwaniu właśnie to widzimy do modlitwy wiernych, odmawia po Komunię, czyli tą zasadniczą modlitwę po Komunii Świętej właśnie. Znowu, są to części zmienne, a więc jeśli mamy szalik, wtedy możemy jednoczyć się tutaj dokładnie z tymi myślami, które są zaprezentowane. Jeśli nie, no to jednoczymy się z tymi intencjami Kościoła, jednocześnie cały czas tutaj dziękując za to, że Pan Jezus przychodzi do nas w Najświętszym Sakramencie, że przyszedł do nas w Komunii Świętej, jednocześnie przygotowując się już na błogosławieństwo, które za chwilę nastąpi. Kapłan przechodzi na środek ołtarza, zwraca się do wiernych słowami: Dominus vobiscum, Pan z wami. Ministrant idzie właśnie z nutami do śpiewanego Ite Missa Est. Kapłan odśpiewuje lub w mszy czytanej odmawia te słowa: Ita Missa Est. Idźcie, msza się skończyła, ta ofiara została dokonana. Jest to już ogłoszenie uroczyste tych wielkich rzeczy, które się właśnie dokonały, właśnie się kończą. Kapłan całuje ołtarz, błogosławi wszystkich zebranych wiernych. Oczywiście jest to również wyjątkowy moment, w trakcie którego trzeba prosić Pana Jezusa, żeby nasze serca otworzył szeroko, żebyśmy to błogosławieństwo mogli przyjąć. Kapłan przystępuje teraz do ostatniej Ewangelii. Jest to prolog Ewangelii według świętego Jana, który zostaje uroczyście odczytany zawsze na końcu każdej mszy świętej trydenckiej, który również podkreśla, co tutaj się właśnie działo. Oto słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zamieszkało w naszym tabernakulum, wstąpiło na nasz ołtarz. Jak widzimy, msza święta trydencka pełna jest czci, pełna jest szacunku, pełna jest adoracji wobec Pana Boga. Bardzo wyraźnie podkreśla rzeczywistą obecność Pana Jezusa. Bardzo wyraźnie podkreśla ofiarny charakter mszy świętej, pokazując, że co się tutaj dzieje, chociażby w ofiarowaniu, wskazując, że będzie tutaj chodziło o składanie ofiary dla naszego zbawienia. To widać też bardzo wyraźnie w tekstach mszalnych, w modlitwach, które zostały zastosowane. Odsyłam tutaj do moich materiałów, w których dokładnie o tym mówię. Teraz kapłan będzie śpiewał antyfonę maryjną, często w mszach świętych, po mszach świętych uroczystych. Taka antyfona maryjna jest śpiewana, nie jest to jednak już żadna liturgiczna, ściśle liturgiczna część mszy świętej, a więc w żaden sposób nie jest to obowiązkowe.
Zachęcam do zapoznania się z playlistą Serce naszej wiary, w której staram się wyjaśniać poszczególne aspekty, elementy mszy świętej, już powiedzmy bardziej szczegółowo, jak również z playlistą kontrowersji wokół nowej mszy, która skupia się na wadach reformy liturgicznej. Zachęcam do uczestnictwa w mszy świętej trydenckiej. Jest to msza, która prawdziwie naszą wiarę wyraża, która ją pokazuje w całej jej pełni, w całej jej nadprzyrodzoności, w całej jej doskonałości. Msza teocentryczna, skoncentrowana ewidentnie na Panu Bogu, na czci, którą Jemu powinniśmy oddać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.